się panie Piotrze Szyszak! Kronoma Eki, Weseln, Fond, die Bundesgefahr, Piotrze Baron! Oprócz drużyny Polski w finale Mistrzostw Świata par na żużlu w Wojens wystąpiły zespoły Australii, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Danii i Szwecji. Znajdujemy się na torze, który absolutnie nie przypomina tych torów, do których przywykliśmy w Polsce. Jest tylko jedna mała trybuna główna, licząca około 1000 miejsc. Dookoła trawa, na której chętnie zasiadają widzowie. Niestety pogoda w Wojens jest tradycyjnie niedobra. Z reguły pada tutaj w tej małej duńskiej miejscowości deszcz i tak jest również w piątek, w dniu oficjalnego treningu wszystkich żużlowców. Zawody mają odbyć się jutro. Czy tak będzie? Zobaczymy. Za chwilę, za 20-30 minut powinni wyjść na tor pierwsi żużlowcy, aby dokonać próby toru. Nie lubię, jak jest taka pogoda i taki tor jak w tej chwili, no ale trudno, trzeba jechać. Warunki są dla każdego takie same. Na jakim motocyklu pan pojedzie? Na GM-ie. Mam dwa motocykle marki GM-a. Czy wszystko udało się panu przygotować do tych zawodów tak, jak pan chciał, czy może są jakieś niedoróbki jeszcze? No co bym powiedzieć, niby wszystko wygląda, że jest przygotowane tak, jak powinno być. Czyli raczej jest pan optymistą? No, raczej tak. Które miejsce mogłaby zająć drużyna Polska? Trudno powiedzieć, naprawdę. Będziemy walczyć, a jak będzie, to trudno powiedzieć. Sam, tell me. Sam, czy możesz mi powiedzieć, kto zostanie dzisiaj mistrzem świata? Kto zostanie mistrzem świata? Głupie pytanie. My zostaniemy mistrzami. Każda drużyna przyjechała tu po zwycięstwo, ale my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i mam nadzieję, że to pozwoli nam zająć wysokie miejsce. Twój kolega klubowy, Tomasz Golob, będzie dzisiaj twoim przeciwnikiem. Jak sądzisz, które miejsce zajmie drużyna Polski? Nie wiem, Amerykanie muszą wygrać. Poza tym dziś nie ma przyjaciół na torze. Przyjechał pan trochę później, razem z ojcem i z bratem, od pozostałych polskich zawodników. Oficjalny trening oglądał pan z trybun. Dlaczego? Czy to kwestia tylko zmęczenia podróżą, czy kryje się być może w tym jakaś tajemnica? Żadna tajemnica, żadne zmęczenie. Przyjechaliśmy w południe, a akurat rozpoczął się trening. Uważam, znaczy nie lubię jeździć na treningu, dlatego że akurat wczoraj padał deszcz, był inny tor aniżeli jest dzisiaj. Inne przystosowanie motocykla do toru i nie chciałbym się na dzisiejszych zawodach pogubić. No właśnie, ten deszcz to chyba przekleństwo Wojens. Dzisiaj w dniu zawodów znowu pada i to już chyba tradycja tutaj w Wojens, tak mówią ci, którzy tu bywali częściej. Panie Tomku, mówił pan o nowej swojej maszynie. Co może pan powiedzieć? Czy pojedzie pan na niej dzisiaj? Tak, a to ma mały prezent ze strony BBWR. Na niej wystartuję dzisiaj. Akurat tą maszynę sprawdziłem we Wrocławiu. Zdobyłem komplet punktów i jestem bardzo zadowolony z tego silnika. Myślę, że nie powinno być dzisiaj źle. Mam dwa dobre motocykle. Jestem nastrojowo bojowo nastawiony. Po bydgoskim finale, po bydgoskim półfinale żartem powiedział pan, że w Wojens zdobędę 30 punktów, no i Polska stanie na podium. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Akurat pada deszcz. Gdyby taka pogoda się utrzymała do rozpoczęcia zawodów, bardzo bym był z tego zadowolony, bo warunki im trudniejsze, dla mnie tym lepiej. Świata. Amerykanie. W niebieskim kasku Ronnie Corey, w białym Golob, w czerwonym Sam Ermolenko i w żółtym Świst. Corey w zeszłym roku dwukrotny złoty medalista w drużynowych mistrzostwach świata i w parach. Ermolenko dwa razy brązowe medale w indywidualnych mistrzostwach świata. Cztery medale w mistrzostwach świata par. No cóż tu jeszcze więcej dodawać. Znakomity start Amerykanów. Tomasz Golub w białym kasku, zamknięty przy krawężniku i proszę zauważyć, jak genialnie wychodzi do przodu. Nie waham się użyć tego słowa, bo komentatorzy po tym wyścigu mówili, że to był manewr wspaniały.
Tomasz Golob na prowadzeniu, za nim dwaj Amerykanie, z tyłu Piotr Świst, trzyma się nieźle za tymi znakomitymi zawodnikami, cały czas jedzie dość blisko i gdyby któryś z nich popełnił błąd, być może wtedy Świst miałby szansę do przejścia na trzecią pozycję. Tomasz Golob niezagrożony. Owacja na trybunach. Zresztą Tomasz Golob i sam Ermolenko byli zawodnikami najgoręcej witanymi podczas prezentacji, oprócz oczywiście gospodarzy Duńczyków. Golob prowadzi, wyścig zbliża się do końca. Widownia wiwatuje, bo przecież każdy punkt stracony przez Amerykanów to jest szansa dla ich pupili, dla Duńczyków, którzy marzą, aby właśnie w Wojens zdobyć złoty medal. Tomasz Golob niesłychanie zadowolony. W czerwonym kasku z prawej strony Tomasz Golob, obok Zoltan Adorian. Potem w niebieskim Piotr Świst i Ontal Kocso przy ogrodzeniu. Znakomity start Węgra. Choć niektórzy mówili, że to zasługa rodaka Madziara, sędziego Koroknaja, który podczas tych zawodów wielokrotnie był krytykowany za sposób, w jaki startował wyścigi, kiedy na dole na torze stali jego podopieczni. Tutaj Kocso wyskoczył jak z katapulty i Golobowi nie udało się niestety go dogonić. Świst próbował jeszcze walczyć z Adorianem, ale również nie udało mu się przejść Węgra, który nie tak dawno, bo 3 lata temu zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Świata par. Jedyny medal dla Węgier. My, przypomnę, mamy tych medali już jednak więcej. Mamy 1 medal złoty, 2 srebrne, 3 brązowe, no ale ostatni sukces w 1981 roku. Kocso prowadzi i był to jedyny dobry wyścig zawodnika węgierskiego. W pozostałych biegach niestety jeździł bardzo słabo. Został potem wręcz zmieniony przez rezerwowego Petrikowicza, ale pech chciał, że akurat w biegu z Polakami był najlepszy. 4-2 wygrali Węgrzy. To dorobek po 2 startach. W niebieskim kasku Piotr Baron, który zastąpił Śwista, obok Dziogard. Potem Golob i Screen przy ogrodzeniu. Bardzo dobry start młodziutkiego Anglika. Piotr Baron bardzo dobrze, ale ta sytuacja, jeśli patrzyli Państwo na zawodnika w niebieskim kasku, zmroziła krew w żyłach, bo o mało co nie walnął z całym impetem swoim motocyklem Piotr Baron w maszynę Tomka Goloba. Screen pierwszy w białym kasku, Tomasz Golob w czerwonym za nim, a potem Martin Dziogard. Piotr Baron daleko z tyłu. Miał kłopoty Piotr Baron ze zrozumieniem sposobu jazdy na tym torze podczas piątkowego treningu i ten debiutancki występ podczas finału Mistrzostw Świata, pierwszy występ Piotra Barona, no, był niestety bardzo, bardzo niedobry i trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo i podczas następnych okrążeń właśnie wyjście z tego pierwszego wirażu sprawiało zawodnikowi z Wrocławia olbrzymie kłopoty. Anglicy prowadzą z nami 4-2, 3 punkty za zwycięstwo otrzyma Screen, 1 Dziogard za trzecie miejsce, 2 punkty dla Tomasza Goloba za miejsce drugie. Tomasz Golob w białym, Henka Gustafsson w czerwonym i Piotr Baron w żółtym. Wyścig 14. I już taśma w górze. Dobry start Piotra Barona, bardzo dobry start Piotra Barona. Tomasz Golob w tej chwili na drugiej pozycji, ale co robi Piotr Baron? Czy nie za szeroko, żeby nie wpuścił Szweda? Dobrze, Piotr Baron powinien bardziej przyciskać się do przodu. Prowadzi Tony Rickardson, drugi jest Tomasz Golob i trzeci Piotr Baron, co jest miłą niespodzianką. Nie oglądaj się, Piotr. Niestety obejrzał się, jakby zapraszał przeciwnika do tego, żeby go po prostu wyminął. I w tej chwili Henka Gustafsson jest na trzecim miejscu. Nadal prowadzi Tony Rickardson. Drugi jest Tomasz Golob. Szczęście było tak blisko, chciałoby się powiedzieć. Piotr Baron był na trzecim miejscu. I ten wyścig mógł być remisowy, ale tak nie jest. Na razie jest 4-2. Teraz Tomasz Golob ogląda się za siebie. I oto ostatnie metry wyścigu zwycięża Tony Rickardson, drugi Tomasz Golob, trzeci Henka Gustafsson i Piotr Baron niestety na czwartej pozycji. 17. Po 4 kolejkach. Ale oto bieg 18. Polska, Australia. Tomasz Golob w czerwonym, niebieskim Baron, w żółtym Lions. Dobry start Barona. Polacy prowadzą na 5-1. Golob się ogląda, gdzie jest jego młodszy kolega. I fatalny błąd Piotra Barona.
choć jednocześnie nieco faulował go Lions. Ale gdyby Piotr Wall troszkę inaczej zdecydował się wejść w ten drugi łuk, być może wygralibyśmy ten bieg 5-1, a tak sędzia nie przerwał wyścigu. Tomasz Golob samotnie podążał do mety z dużą przewagą. Australijczycy wypadali bardzo słabo podczas tych zawodów wojens. Przecież Adams to ubiegłoroczny mistrz świata juniorów. Lyons miał w dorobku brązowy medal także w mistrzostwach świata juniorów, ale tu mieli niewiele do powiedzenia. Zajęli przedostatnie miejsce, wyprzedzili tylko Węgrów. I po tym wyścigu Australijczycy skończyli zawody z dorobkiem 13 punktów. My mieliśmy 12 zdobytych przez Tomasza Goloba. Ale bieg 21, ostatni. Duńczycy, żeby marzyć o barażu z Amerykanami o srebrny medal, musieli z naszą parą wygrać 5-1. Zmieniono skład. Brian Karger zamiast podłamanego psychicznie Tommy Knudsena. Ale jest jeszcze przecież tutaj Tomasz Golob w kasku białym. I popatrzmy. W czerwonym Karger, w białym Golob, w niebieskim Nielsen i przy ogrodzeniu Piotr Wall. Świetny start Tomasza Goloba. Jeszcze tutaj wypchnął trochę na zewnętrzną Nielsena. Próbował bardzo odważnie, nie wiem czy to Państwo zauważyli, Piotr Wall tam się wcisnąć między Duńczyków. Nie wyszło, ale już dużo lepiej pojechał ten pierwszy wiraż w porównaniu do tego beznadziejnego pierwszego swojego startu. Tomasz Golob niezagrożony z przodu, cisza na trybunach i tylko okrzyki radosne polskich kibiców, których było naprawdę bardzo, bardzo wielu, a i dziennikarzy również. Ponad 50 akredytowanych dziennikarzy z Polski. Zaczęliśmy się nawet zastanawiać, czy jest tyle gazet, które piszą o żużlu. No ale to jeszcze raz dowodzi tego olbrzymiego zainteresowania, które w naszym kraju istnieje. Tomasz Golob niezagrożony, a Hans Nielsen mógł tylko bezradnie się przyglądać i wiedzieć, że Dania i on zdobędzie tylko brązowy medal. Złoto dla Szwedów.